Dobry wieczór. Niech będzie najlepszy wieczór, cały ten czas przyszły i obecny dla kobiet i nie tylko kobiet, które w tej chwili maszerują po ulicach Warszawy i w wielu miejscach Polski i także towarzyszących im mężczyzn, dzieci, starców, staruszki. Wszyscy powinniśmy chodzić po ulicach w każde takie wieczory, dnie, ranki, bo dzieje się fatalnie, dzieje się coraz gorzej i będzie tak źle, że nawet wy nie możecie sobie tego wyobrażać. Ja mogę, bo ja pamiętam czasy, które były bardzo podobne do obecnych. Tak się kiedyś zaczynało i bardzo szybko obracało się ku najgorszemu. I teraz ważna sprawa. Esteci, także z tych wolnych mediów, które zaczynają mnie denerwować, strasznie się wybrzydzają. Ach, jaka ta Marta ordynarna. Ach, jaka wulgarna. Ach, te słowa. Ach, te miny. Ach, te gesty. Ludzie, tak jak powiedział Leper, pamiętny Leper, Wersal się skończył. Tak. Dzisiaj co? Mamy mówić on, pardon, przez bibułkę do tych, którzy nam zabierają wolność, którzy nam duszą nas za gardło, dosłownie też, pałkami biją i biją po ciele i po duszy. Tak. Tak mnie to cholernie wkurwia. Przepraszam. Ale nie, nie przepraszam. To są właśnie słowa, które należy używać. Marta, używaj, używaj. Ja nie powiem całego tego słowa, bo jeszcze gotowi skasować ten filmik, bo przecież Facebook to też jest pierwszy moralista świata. Zuckerberg, ten przekręciarz, to jest w ogóle święty dzisiaj. Otóż, moi drodzy, to nie są brzydkie słowa, to są tak zwane ulubione słowo tych naszych wyższych sfer, adekwatne słowo. Wy, tak, adekwatne. To co? To ma być tak, że oni nam zabierają wszystko po chamsku, brutalnie. Może bez wyrazów, ale z wyrazami też zdarzało się. A my co? My co? My będziemy, przepraszam, kochani albo niekochani, słuchajcie, brzydko, brzydko się bawicie. O, tak nie można. Fe, tak nie można. Można i uważam, i Marta Lempart też uważa, i Klementyna, i wiele, wiele, wiele kobiet, nie tylko kobiet. Dzisiaj rozmawiałem z lekarką, lekarką neurolog, która mówi, proszę pana, czas uprzejmości, się skończył. Bardzo kulturalna kobieta, tak. To są te wyrazy. I za tymi wyrazami, niestety, powinny pójść czyny. No, czyny oczywiście dopuszczalne przez konstytucję, prawo i tak dalej, ale obawiam się, że to nie jest ani Wersal, ani czas właśnie takich uprzejmości. To jest wojna, jak krzyczała Marta. To jest wojna. I pamiętajmy, będzie trzeba budować barykady. Tak, iść na te barykady. Bez tego się nie obejdzie, bez tego się nie obyszła nigdy żadna rewolucja. I owszem, te rewolucje padały, potem po tych rewolucjach przychodziła władza, która była właściwie identyczna, może jeszcze gorsza niż ta, która była zwalczona przez te barykady, przez ten lud i tak dalej. Ale co z tego? To co? W imię czegoś, co zawsze było i pewnie tym razem też będzie, to co, ma się nic nie robić? Nie, nie. Ma być wojna, ma być walka, mają być brzydkie wyrazy, mają być takie wyrazy, jakie pasują do tego, co się dzieje i co chcą osiągnąć. Chcą osiągnąć oni. Tak, władza. To są my i to są oni. To jest zawsze podział. O, były czasy szlacheckie, były powstania, na przykład listopadowe. No, szlachta się dzieliła, byli demokraci i byli tacy okrutni, którzy gnębili pańszczyzną, brutalnie traktowali rolników. Ale potem przyszedł Szela
I co? I krajał piłą. Krajał, odrąbywał ręce, nogi. I tak się kończy przemoc, która doprowadza ludzi do takiego stanu ducha, do takiej niemożności, takiej bezsilności, że tylko albo jak Piotr Szczęsny, który się spalił, spalił się, ktoś powiedział, by przedwcześnie. Nie, nie. To był człowiek, który przeczuł, który był tak wrażliwy, że on wchłonął w siebie coś, czego jeszcze nie było, ale co dzisiaj już jest. Ludzie, ludzie, czas uprzejmości się skończył. Marta ma rację. Marta jest taka, jaka powinna być. Słuchajcie, w Solidarności Wałęsa? Nie, nie Wałęsa, Henryka Krzywonos. Ona była tamtą Martą Lempart. Ona. Wałęsa już, a no to dobra, to tego, to już zwijmy się, prawda, to już, no to, to odłożymy ten strajk, zawieszamy i tak dalej. Henia Krzywonos powiedziała nie. Przekręciła kordę i ruszyła. Marta, jesteś taka, jaka powinnaś być. Nie schodź z tych szyn, którymi jechała Henryka Krzywonos. Pruj nimi dalej. Do skutku. O Boże, jak ja bym, czego ja bym nie zrobił? Kurde, no nie wiem, no nie mam tego wielkiego ducha Piotra Szczęsnego, ani ludzi tym podobnych, ale chwilami wydaje mi się, że chyba bym, no kurde, życie oddał, no. No tak przecież nie może być. No nie może być. No żeby tak się panoszyli, tak bezczelnie, tak w oczy, tak po chamsku. Prawda? Róbcie coś. A to coś to jest tylko wychodzenie na ulicę. Tylko to zostało. Naprawdę tylko to. Oni mają wszystko. Nie będzie już za chwilę rzecznika praw obywatelskich. Nie będzie niczego. Będą tylko oni. Oni zawłaszczyli wszystko i to będzie pieprzyło się, dlatego że tyle jest obsadzonych miejsc, małych, dużych, średnich, ogromnych, zupełnie małych, gdzie ci poplecznicy PiSu siedzą i nic nie umieją i dlatego nie umieją zrobić to, co powinni, nie umieją nawet tych swoich, od, nie wiem, prawie pewnie woźnej wsiadki szkolnej do premierów, do oczywiście wiceprezesa Kaczyńskiego. No ten to wie, co chce zrobić i on umie akurat to robić, ale wszyscy inni są dyletantami i to dlatego tak fatalnie idzie i to podwójnie łapią nas za gardło, powietrza nie możemy złapać, a jeszcze oprócz tego walą w łeb i oprócz tego jeszcze to powietrze będzie coraz bardziej zatrute, bo przecież Polska będzie się dusić podwójnie. Czy oni będą o klimacie, o smogu, o dwutlenku myśleć, ale skąd? Oni myślą tylko, żeby nagarnąć kasę dla swoich ciotków, pociotków, kolegów i tak dalej, tych wszystkich. Słuchajcie, dlatego PRL tak długo trwał, że ogromne masy z awansu społecznego obsiadły różne, też nie umiały zajmować się tym, czym powinny na tych swoich stanowiskach, ale były za władzą. I teraz też masa ludzi, które zawdzięczają PiS-owi forse, nie tylko tam 500+, to jest zupełnie co innego, tylko te posadki różne, które im się nie należą, masa ludzi po prostu będzie doprowadzała do zguby jeszcze z drugiej strony. Dobra, kończę, też gadam, a jeszcze jedno, tak gadam, a na manifestację wczoraj i dzisiaj nie poszedłem. Nie poszedłem, bo kurde, nie mówię, na pewno nie mam COVID-u, ale no trochę się nadziębiłem. Myślę sobie, no nawet jeżeli, to przecież nie będę do ludzi chodził, aż się przekonam na pewno, że jestem zdrów, bo jestem zdrów, szczepię się, będę zdrów i będę te ględy swoje do upadłego. Trzymajmy się wszyscy, naprawdę, mocno, mocno się trzymajmy.